Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy do maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 6 kwietnia, piątek, godzina 17.13. No i z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa do omówienia sytuacji na cztery wybrane przeze mnie parach walutowych. Euro-dolar, jak Państwo widzą, zatrzymał się na tej pierwszej bandzie, o której mówiłem parę dni temu, również w komentarzu wideo. No i jest to tak naprawdę dolne ograniczenie, ta cała strefa tutaj od 1,2148 poprzez 1,2231 aż do okolicy 1,2420 i od góry tutaj 1,2530. To jest taka strefa konsolidacji w tym eurodolarze. No i oczywiście mamy głównym tematem rynkowym jest kwestia wojny handlowej, jeżeli tak już można o tym powiedzieć, na linii USA-Chiny. I dość ciekawy case, jak reaguje rynek na wszelkiego rodzaju doniesienia, na przykład, że ewentualnie administracja Trumpa ma się lekko wycofać z niektórych propozycji, trwają negocjacje, boom, mamy risk on. Potem informacja ze strony Donalda Trumpa, że zlecił przygotowanie nałożenia kolejnych ceł, także od razu risk off się włącza. Także widzę, że tutaj rynek bardzo mocno żywiłowo na to reaguje. Nie są to oczywiście rzeczy kluczowe, tak? Jakby od razu. Generalnie liczy się ten globalny outcome, który może wyjść z tego tytułu, z tej wojny, bo na razie to jest takie troszkę przepychanie, tak? Ciężko mówić o jakimś długoterminowym wpływie na globalny wzrost, ale to oczywiście rodzi jakieś to ryzyko, że coś takiego może nastąpić. Jeżeli miałby być układ typu risk off, no to oczywiście japoński jen. Technicznie, jak Państwo widzą, wybicie strefy okolic 107, 107,5 jena przyniosło nam spadek gdzieś tutaj aż do 104,60. Teraz pullback, on prawdopodobnie zostanie tutaj gdzieś wykasowany w okolicach 107-107,50. Wydaje mi się, że ta linia, którą tutaj obserwujemy, będzie tutaj kluczowa. Potencjalnie wydaje się, że dolar może być słabszy, tym bardziej, że dzisiaj mieliśmy stosunkowo kiepskie tak naprawdę dane z amerykańskiego rynku pracy. NFP słabszy, do płacy powiedzmy jakoś tam w ramach konsensusu, no ale stopy zarobocze wyżej, także generalnie odsuwa to, tak się przynajmniej wydaje, w czasie temat podwyżek 100% w USA. Złoty tutaj było wyraźne osłabienie złotego z około 4,13 aż do 4,24. Teraz spadę w kierunku 4,20. Generalnie technicznie wygląda to trochę tak, jakby złoto miało ochotę zejść w kierunku 4,16-4,15, ale fundamentalnie wydaje mi się, że nie ma ku temu podstaw. Również CPI z tego tygodnia niższy prognoz. Także te kwestie na przykład polityki monetarnej, perspektyw polityki monetarnej raczej gdzieś w tle i raczej zakładające czynniki podażowe w postaci na przykład braku podwyżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej, dające się przewidzieć generalnie w przyszłości, ponieważ do końca roku praktycznie jest konsensus, że na pewno nie będzie podwyżek, a już temat, czy to będzie pierwsza połowa, czy druga połowa 2019 roku, co otwarte, aczkolwiek widać, że rynek troszkę zaczyna się kierować w kierunku drugiej połowy 2019 roku. Ostatnia para USDT, czyli zestawienie dolar amerykański z turecką lirą. Lira generalnie jest najsłabsza na wszystkich zestawieniach z głównymi walutami, czyli z dolarem czy z euro. Obligacje tureckie 13% oprocentowania w tej chwili, także widać, że rynek na przykład na rynku wtórnym chodzi 10-letnie papiery benchmarkowe. Widać, że ten globalny risk off na emerging generalnie przede wszystkim uderza w turecką lirę, która odkłamuje jeszcze swoje ryzyko polityczne i zwyczajowo jest traktowana jak i to również to jest często jak ZAR. Taka powiedzmy waluta, która bardzo mocno cierpi na wszelkiego rodzaju podwyższeniu premii za ryzyko na rękę. Jeżeli inwestorzy mogą większego zwrotu, większego oprocentowania jakby niektórych instrumentów, to turecka lira na przykład z uwagi na duże zadłużenie Turcji jest jednym z tych głównych walut. No i tutaj widzimy to nawet układ W1, także tygodniowy, a nawet w ujęciu Monfin, to widać, że jest to wyraźnie trend osłabienia tureckiej liry. Na praktycznie na większości głównych zestawień, również na obligacjach tak to wygląda. I oczywiście sytuacja lokalna, sytuacja regionalna i sytuacja polityczna w Turcji nie pomagają. Dziękuję za uwagę.